Dobry wieczór Państwu. Z wielką radością, takim sercem przepełnionym wzruszeniem witam Państwa w tej, jakże się okazuje, przyciasnej sieni Instytutu Kultury Miejskiej. Mam przyjemność powitać Państwa na przedostatnim w tym roku wykładzie z cyklu Akademii Gdańska. Nazywam się Dominika Ikonnikow i z ramienia Instytutu Kultury Miejskiej mam przyjemność koordynować ten cykl. Jest to już cykl trzeci, który kończy się w tym roku pod takim hasłem Gdańsk w fotografii, Gdańsk w filmie, Gdańsk widziany poprzez druki ulotne, wyniesienia prasowe. Dzisiejszy wykład poprowadzi dla Państwa, jak zapewne Państwo doskonale wiedzą, Jan Daniluk. Partnerem medialnym Akademii jest portal IBDeker, patronem prasowym jest portal trójmiasto.pl. Natomiast dzisiejszy prelegent, jak Państwo zapewne doskonale już powtórzę się wiedzą, jest historykiem, doktorantem na Wydziale Historii Uniwersytetu Gdańskiego, pracownikiem działu naukowego Muzeum II Wojny Światowej, naszego Muzeum II Wojny Światowej. Specjalizuje się w historii XIX i XX-wiecznej Gdańska, przede wszystkim w okresie 1920-1945. I jak to dzisiaj usłyszałam od jednej z osób, która zmierzała tutaj na wykład, proszę Pani, bo to jest tak, że ilekroć ja słyszę hasło Wolne Miasto Gdańsk, to ja tylko myślę Jan Daniluk. Serdecznie Państwa zapraszam, oddaję głos specjalistom. Dziękuję Dominiko, dziękuję Państwu, dobry wieczór na samym początku i także serdecznie dziękuję za tą dużą obecność. Mam nadzieję, że Państwo za te mniej więcej powiedzmy 40-50 minut tego monolitu, czyli tego wykładu, który mam przyjemność dzisiaj wygłosić, nie będą Państwo czuli się rozczarowani, że poświęcili tą chwilę i przybyli wieczorem do Instytutu Kultury Miejskiej. Aby nie przedłużać, cóż, zaczniemy, a ja będąc historykiem, tak jak już to zostało zgrazone, będąc badaczem, będąc naukowcem, mam taką manierę, że rzeczywiście, jeżeli zaczynam o czymś mówić, to rzecz jasna muszę najpierw wytłumaczyć, o czym będę mówić, aby Państwo nie czuli się rozczarowani i wiedzieli, czego się spodziewać przez najbliższe kilkadziesiąt minut. Zacznę może od samego tytułu, a więc jego głównej części, Ciemniejsza strona Wolnego Miasta. Od razu przyznam się, że kiedy ponad rok temu pani Dominika mnie prosiła o sprofilowanie tego tematu, jego ukształtowanie, bo o czym on będzie, to już wiedzieliśmy, ja się troszeczkę zasugerowałem nadchodzącymi częściami Gwiezdnych Wojen, Ciemna strona mocy, także postanowiłem w ten sposób zadoptować ten tytuł i przedstawić Państwu taki, a nie inny wykład, Ciemniejsza strona Wolnego Miasta. Ale myślę, że tak ogólnie rzecz biorąc, Państwo wiedzą, o czym ja będę dzisiaj mówił. Będę mówił o tych wszystkich wydarzeniach, procesach, zdarzeniach, ludziach, grupach ludzi, którzy powodowali, które powodowały, że Gdańsk był jednak miastem dość niebezpiecznym w okresie międzywojennym, które powodowali, że było to miasto niespokojne. Przy czym to też ważna uwaga. Ja dzisiaj nie będę mówił o tych bójkach, napadach, ekscesach, incydentach, które były motywowane politycznie czy też narodowo. Ten temat akurat, mniej lub lepiej, ale został już opracowany, albo jest opracowywany i na ten temat mogą Państwo znaleźć informacje. Nie będę mówił o wypadkach drogowych, o różnych akcydentach, które zdarzały się, powiedzmy, z powodu pecha czy nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. To też zajmowało, te informacje też można znaleźć wielu na przykład na łamach prasy ówczesnej. To też mnie dzisiaj nie interesuje. Ja dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić wstępny obraz, dość ogólny, to też od razu mówię, tego, co do tej pory się praktycznie nie pojawiało na kartach historii Gdańska, rzadko było, czy wręcz w ogóle nie było przedmiotem badań. A więc zarówno życie nocne, a więc jak się bawili dawni gdańszczanie nocą, gdzie się bawili, w co się bawili, jak spędzali ten czas. A z drugiej strony to jest oczywiście powiązane z tym światem przestępczym, a więc na temat fałszerstw, złodziei, rozbójników, nożowników, przemytników, porywaczy dziewcząt, a wreszcie na temat prostytucji i nierządu.
Temat ten, Szanowni Państwo, ograniczę jednak tylko i wyłącznie do samego Gdańska i Sopotu, ponieważ przypomnę, Wolne Miasto Gdańsk to nie tylko Gdańsk jako miasto. To quasi państwo, jakie powstało na mocy Traktatu Wersalskiego, zostało ukonstytuowane 15 lipca 1920 roku, zostało formalnie powołane do życia, składało się z 5 powiatów, o czym bardzo często zapominamy. 2 powiaty miejskie, a więc Gdański Sopot oraz 3 powiaty ziemskie, Gdańskie Wyżyny, Gdańskie Niziny i Wielkie Żuławy. To jest osobny temat, że tak naprawdę nasza percepcja ogranicza się zazwyczaj do samego Gdańska, zapominamy, że był ten interior, że było to zaplecze. Inna sprawa, że tak się składa, że no większość wydarzeń, o których dzisiaj mówimy, to jednak dotyczy świata miejskiego, czyli świata, które żyło także nocą i to dość intensywnie, jak się okaże. A więc tym samym dzisiaj nasza opowieść dotyczy samego Gdańska i samego Sopotu. A mówię to dlatego, że jeden z moich znajomych, kiedy się dowiedział, że dzisiaj będę miał taki wykład, z takim uśmieszkiem mnie zapytał, to na pewno będziesz miał dużo informacji o międzywojennej Oruni. Bo zapewne to Orunia to już przed wojną była takim siedliskiem zła, tak? Czy już miała tą taką mgiełkę, otoczkę, legendę, w dużej mierze nieprawdziwą i szkodzącą złej dzielnicy. Ja się uśmiechnąłem, powiedziałem, no wiesz, muszę cię rozczarować, bo do 1933 roku Orunia nie było częścią Gdańska. Także dzisiaj o Oruni faktycznie będzie niewiele. To dotyczy też drugiego aspektu, chciałem cię Państwu powiedzieć. Ja dzisiaj skupię się na latach 20. I to z kilku powodów. Dlatego, że takie ograniczenia narzuca dla mnie prasa, ponieważ po 30, w szczególności po 33 roku, ewidentnie widać w prasie gdańskiej, która jest dla mnie podstawą dzisiaj, no naleciałości polityczne i ten świat kryminalny, doniesienia na temat wydarzeń w Gdańsku zaczynają być coraz wyraźniej manipulowane, czy mają tą otoczkę polityczną. Mówimy tu oczywiście o coraz rosnącej roli Narodowych Socjalistów w Gdańsku i tym samym doniesienia, ta baza źródłowa zaczyna być coraz bardziej ułomna. Inna sprawa, że też ewidentnie dominują w tych relacjach właśnie te wydarzenia, których dzisiaj nie chcę brać na warsztat, mówiąc bardzo kolokwialnie, czyli te wszystkie ekscesy, napady, wydarzenia, które były motywowane politycznie czy też narodowo. Nie, mnie interesuje dzisiaj pospolici przestępcy, pospolite domy publiczne, złodzieje, fałszerze, przemytnicy. A więc ta proza życia miejskiego w okresie międzywojennym, która była także udziałem Sopocian i Gdańszczan. Obojętnie, czy mówimy o XVIII-wiecznym Paryżu, XIX-wiecznym Londynie, XX-wiecznej Warszawie, czy o Wolnym Mieście Gdańsku, to każdy z historyków, badaczy, który próbuje podjąć się tematu opisania, zbadania tego szeroko pojętego zjawiska, jakim był świat przestępczy, funkcjonowanie przestępców, czy życia nocnego, tak naprawdę bazuje na 3 rodzajach źródeł, Szanowni Państwo. Pierwszym, najbardziej wiarygodnym, to są te dokumenty, które zostały wytworzone przez sądy, przez organy ścigania, czy szeroko pojęte organy sprawiedliwości. Dokumenty policyjne, przesłuchania, akty oskarżenia sformułowane przez prokuratory, czy wreszcie zapisy, protokoły z rozpraw sądowych, czy też wreszcie same wyroki sądowe. I to są te źródła, które są najlepsze dla tego typu spraw, ponieważ są no, w miarę najwiarygodniejsze, najpełniejsze i są dogłębnie, no zazwyczaj przez prokuratora, przez sędziego te sprawy są dość dobrze zbadane. Problem polega na tym, że dla Gdańska, dla takich spraw, czy takich materiałów zachowało się cokolwiek na płaką. Praktycznie nic. Są pojedyncze, drobne sprawy. W Archiwum Państwowym w Gdańsku przeważają materiały dotyczące drobnych przemytników, o których będę mówił, które same w sobie tak naprawdę nie dają pola do popisu. Nie można z tego wyciągnąć więcej, już tak mówię, znowu Państwo wybaczą kolokwialnie. A szkoda. Drugą kategorią, która zazwyczaj kapitalnie uzupełnia te nazwijmy to takie bardzo formalne źródła, to jest szeroko pojęta memuarystyka. To wszystko, gdzie możemy znaleźć najbardziej soczyste opisy,
bardzo subiektywne, ale które pozwalają nadać tej całej narracji takiego ciekawszego charakteru. I to są szeroko pojęte relacje, dzienniki, listy, wspomnienia, pamiętniki. Szanowni Państwo, i znów, dla Gdańska wbrew pozorom bardzo kiepsko wygląda ta kwestia, ponieważ jeżeli mówimy o tych opublikowanych czy znanych relacjach, wspomnieniach mieszkańców, świadków, którzy żyli w tym międzywojennym Gdańsku czy Sopocie, to z jednej strony to, co zachowało się w języku polskim, to, co było wytworzone przez Polaków wówczas tutaj mieszkających, siłą rzeczy skupia się przede wszystkim na funkcjonowaniu Polonii, na działalności polskich instytucji społecznych, religijnych, kulturalnych, zawodowych. Tego też nie ma za dużo, to jest osobna kwestia. Wybuch wojny, takie ważne wydarzenia, powstanie Wolnego Miasta Gdańska, kolejne wybory, działalność tej czy innej placówki, czy wreszcie wybuch II wojny światowej. Tak, te wydarzenia oddziałują siłą rzeczy, tak? I zostały, i ślady zostały w wielu źródłach, w wielu wspomnieniach. Ale kwestia, gdzie się szło grać w karty nielegalnie, gdzie można było spotkać prostytutkę, czy można było łatwo dostać morfinę czy kokainę w Gdańsku, czy był jakiś napad na bank, albo która dzielnica była zakazana. Tego w tego typu materiałach praktycznie nie ma. Jeżeli tak, to tylko gdzieś w tle ledwie wzmianka. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o niemieckie wspomnienia, czy listy, czy relacje, to dominują wspomnienia bardzo młodych wówczas ludzi, zazwyczaj urodzonych w latach 30. czy pod koniec lat 30. No i się życzę, szanowni Państwo, no oni nie dopartwiłbym się, gdyby 10-lecie dziecko doskonale wiedziało, gdzie istniało nielegalne kasyno, czy to, jak przybycał alkohol z Gdańska do Finlandii. I tutaj z kolei dominuje ta perspektywa właśnie niemalże dzieci, czy młodej młodzieży, która pamięta ten Gdańsk, no też ze swojej perspektywy. Mnóstwo możemy odtworzyć relacji, w co rano na podwórkach, gdzie można było kupić dobre cukierki, gdzie były place zabaw, albo jak się chodziło do szkoły w Wolnym Mieście Gdańsku. Ale no siłą rzeczy bardzo mało jest źródeł pisanych, pozostawionych przez ludzi, którzy się urodzili no jeszcze w państwie pruskim, czyli na początku XX wieku i te dwudziestolecie międzywojenne przeżyli jako dojrzali już ludzie, czy jako 20, 30 czy 40-latkowie. Siłą rzeczy pozostaje nam, szanowni Państwo, trzecia kategoria. Bardzo specyficzna, jaką jest prasa. Specyficzna dlatego, że jak Państwo wiedzą, to nie jest wymysł naszych czasów, no nie ma czegoś takiego jak obiektywny tytuł. I nie ma też tak, że w prasie, której głównym zadaniem jest informacyjna rola, ale z dnia na dzień trzeba pisać te newsy, trzeba informować, szybko to wszystko opracowywać. Każda z tych zachowanych notatek prasowych będzie na tyle wyczerpująca, że pokazuje cały proceder w pewnej trasie. No niestety nie. Więc aby bazować na tym materiale, trzeba przerzucić metry gazet. Tak się składa, że od 8 lat robię to, no oczywiście nie codziennie, ale dość regularnie przeglądam zarówno polskie, jak i niemieckie języczne tytuły Wolnego Miasta Gdańska i kiedy rok temu pojawiła się propozycja takiego spotkania, pomyślałem, że to jest dobry pomysł, żeby zaprezentować Państwu właśnie krótka próba pewnego takiego pierwszego rekonesansu, jaki obraz wyłania się z tej prasy, no właśnie, tego życia nocnego, życia przestępczego. Tu było w Gdańsku wiele, ale tak naprawdę liczyło się 5, bo mamy mocno socjaldemokratyczną, lewicową gazetę Danzige Volksstimme, bardzo dbającą o interesy robotników, zazwyczaj atakującą policję gdańską. Mamy Danzige Neueste Nachrichten, największy dziennik gdański, bardzo nowoczesny, świetne ilustracje. Powiedzmy dość obiektywny, później zaczął szybko manewrować w stronę narodowych socjalistów. Mamy Danzige Allgemeine Zeitung, bardzo konserwatywna gazeta. No mamy wreszcie Vorposten, czyli główny organ miejscowych nazistów. Ale ja, żeby Państwa dzisiaj nie katować pięknym językiem Schindlera i Goethego, to jednak będę pokazywał tytuły, które znalazłem w Gazecie Gdańskiej. I tu chciałbym uczulić. Ja przeglądam wszystkie tytuły, staram się znaleźć tą w cudzysłowie prawdę, czy spojrzeć na dane zjawisko z perspektywy wszystkich tytułów. Więc proszę mieć na uwadze, że ja dzisiaj będę Państwu prezentował wycinki
artykułów, oczywiście tylko z tej polskiej prasy, ale robię to z całą odpowiedzialnością i Państwu podpowiem, że jeżeli prezentuję jakiś temat, to on ma pokrycie także w innych tytułach. Będę mówił czasem, jakie są różnice, jak dane zjawisko inny tytuł przedstawiał. No ale żeby coś Państwu pokazać, żeby Państwo mogli na czymś wzrok zawiesić, będę oczywiście to ilustrował wycinkami z polskiej prasy. Ale to będzie tylko rekonesans. Jeżeli Państwo się spodziewają, że dzisiaj usłyszą krwiste historie rodem z serialu Zakazane Imperium, Bonnie and Clyde, że odtworzy tutaj Chicago lat 20. nad Bałtykiem, przykro mi, no tak nie do końca było. To nie było miasto spokojne. Tutaj bulgotało. Tu były morderstwa, były przemytnicy, byli porywacze, byli morfiniści, byli kokainiści, ale była cała ich masa. Ale jeżeli chcą Państwo konkretne imiona dowódców szajek, gangów, przykro mi, tego dzisiaj nie będzie. Być może to powinienem na początku powiedzieć, aby Państwa nie rozczarować. Ale z całą odpowiedzialnością narysuję Państwu ogólny obraz, zadam pewne pytania, bo mam nadzieję, że to jest początek, że za rok, za dwa, może coś na temat się ukaże, może uda się posunąć tą wiedzę dalej. Myślę, że to i tak jest na tyle ciekawe, że warto dzisiaj poświęcić te kilkadziesiąt minut i posłuchać, jak się żyło nocą w tym międzywojennym Gdańsku i Sopocie. Prasa ma to do siebie, że ono nie tylko relacjonuje dane jednostkowe wydarzenie, które się zdarzyło, bo powiedzieliby Państwo, cóż to za problem, cóż to za sztuka, żeby zrobić wykład, przejrzeć dwa tytuły, powiedzmy pół roku jednego rocznika, pół roku drugiego, zbiorę mnóstwo okruchów, nie wiem, 30 relacji na temat 30 ekscesów, wydarzeń, morderstw i Państwo to zaprezentuje. No to oczywiście mógłbym. Tylko jeżeli na podstawie tak lichej miałbym przedstawiać jakieś prawdy czy jakieś reguły, to nie byłbym historykiem, a hochsztaplerem. Bo cały clou polega na tym, że z tej całej masy informacji, którą w prasie można znaleźć, wyciągnąć, zauważyć pewne prawidłowości, pokazać, czy dane wydarzenie było czymś wyjątkowym, czy też wręcz odwrotnie, czy było ilustracją pewnego ciągłego procesu, czy na przykład było tutaj więcej takich, a nie innych przestępców. I tak się składa, dlatego się w ogóle zaczęło moje zainteresowanie tym tematem, że przeglądając gazetę, w jednym z numerów nawet odkryłem tego typu notatkę, która zazwyczaj w styczniu się ukazywała. Policja kryminalna co rok, niemalże przez cały okres międzywojenny, publikowała w styczniu, przesyłała do Gdańskiego Urzędu Statystycznego podsumowanie roczne ze swojej działalności. Gdański Urząd Statystyczny akta po nim się nie zachowały, a przynajmniej nie jako zwarty zespół. Żałuję, bo byłby to kapitalny materiał do badań. Niemniej jednak prasa nas ratuje, to znaczy praktycznie we wszystkich tytułach pojawiają się w odstępie kilku dni, zazwyczaj w styczniu, podsumowanie pracy Policji Kryminalnej Gdańsku. Powiedzą Państwo, że statystykami można żonglować. A no można. Zresztą dzisiaj się to dzieje. Nie ma policjantów na sali. Dobrze. Ale pewne prawidłowości można na ich podstawie wychwycić. I wobec braku tych zachowanych archiwaliów gazety pełnią doskonałą rolę tego zachowacza. To znaczy, mówię, to nie tylko prasa jest źródłem pojedynczych notatek o pojedynczych wydarzeniach, ale także na podstawie tego typu raportów można troszeczkę głębiej w to wejść, wyciągnąć jakąś prawidłowość. Co więcej, przez kilka lat publikowano także co kwartał, zazwyczaj w pierwszym miesiącu kolejnego kwartału, raport za minione 3 miesiące. W styczniu za ostatni kwartał poprzedniego roku, w kwietniu za pierwszy kwartał danego roku i tak dalej, i tak dalej. To też pozwala nam się trochę pobawić z tymi danymi, czy wyciągnąć pewne prawidłowości. Co można z tych rzeczy wyczytać? Podstawowa prawda. Obojętnie, to mnie zaskoczyło, to może tym się z Państwem podzielę. Co mnie zaskoczyło jest na samym początku. Wzrost przestępczości, on miał miejsce praktycznie przez cały okres dwudziestolecia, czyli lat 20, przepraszam, był praktycznie niezależny od sytuacji gospodarczej czy sytuacji politycznej. Wydawałoby się, że tam, gdzie jest niespokojna sytuacja polityczna, są wybory, zmieniają się rządy, jest zmiana dobra, zła i tak dalej, no to te niepokoje, świat przestępczy to jest tylko paliwo dla tego świata. Okazuje się, że nie. Co więcej,
sinusoida, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, ekonomiczną, inflacja, hiperinflacja, to wszystko było przecież w Gdańsku, w Sopocie, okazuje się, że nie miało bezpośredniego wpływu na ta świat przestępcza. Czy miało, oczywiście, ale nie tak, że była to jakaś wyraźna zmiana. Na przykład, nie, i to jest zaskakujące, ale liczba przestępstw notorycznie wzrastała, nawet w okresie lat 27, 28, 29, które powszechnie, na podstawie innych źródeł, uznajemy za ten najspokojniejszy okres Wolnego Miasta Gdańska, kiedy panuje stabilna sytuacja polityczna. Przypomnę, że wtedy rządzą Gdańskiem socjaldemokracja i liberałowie. Jest rozwój gospodarczy, jest mnóstwo nowych inwestycji, bezrobocie spada, a świat przestępczy kwitnie. To mnie osobiście zaskoczyło. I teraz pytanie, czy to znaczy, że policja lepiej działa? Ile więcej po prostu wykrywa tych przestępstw? Czy faktycznie tych przestępstw jest po prostu więcej i więcej jest zgłaszanych? To jest pierwsza obserwacja. Druga sprawa, liczba zabójstw, tych więc najmocniejszych zarzutów, w latach 20. wzrastała, osiągając taki maksymalny poziom około 60 kilku pod koniec lat 20. W latach 30. spada do 20-30, dość nagle, dość raptownie. Nie powiem Państwu dlaczego. Nie wiem. Nie będę wymyślał. Nie wiem. Nie udało mi się tego odkryć. Może faktycznie nowe siły policyjne, jacyś lepsi wywiadowcy albo lepsza prewencja. Nie mam bladego pojęcia. Przepraszam. Niemniej jednak tak faktem było. Znowu bardzo ważna obserwacja. I to obojętnie do jakiego roku mówimy. Od 1/5 do 1/4 sprawców wszelkiej kategorii przestępstw w Gdańsku. Mówię to zarówno o czymś, co dzisiaj byśmy zakwalifikowali jako wykroczenia, bo mówimy na przykład o drogówce, o mandatach, ale przez rozboje, kradzieże, obrazę, a skończywszy na tych najcięższych przestępstwach, popełniają w Gdańsku obcokrajowcy. Dużo, moim zdaniem. Od 1/5 do 1/4 to też pokazuje, że to miasto było przede wszystkim miastem tranzytowym i to jest dla nas oczywiste. Ale zapominamy o tym, że to też miało wpływ, to dość bardzo wyraźny, na życie nocne i świat przestępczy w wolnym mieście Gdańsku. Druga sprawa. Ten sam znajomy, o którym wspomniałem na początku, który pytał mnie o Orunię, zadał mi na kłótach następne pytanie. No dobrze, powiedz mi, Janek, ale gdzie były takie zakazane rewiry? Czy były w Gdańsku dzielnice, które należało omijać szerokim łukiem? Były. I o ile pierwszą dzielnicę, którą wymienię, to Państwo pewnie by skojarzyli, albo gdybyście Państwo byli zmuszeni do zgadywania, to pewnie byście Państwo ją nazwali. To Nowy Port. Przepraszam mieszkańców Nowego Portu, ale tak było. Miasto, ta dzielnica portowa, handlowa, tam marynarze schodzili ze statków, no nie tylko po to, by się napić. Także tam było wiele różnych uciek, także siłą rzeczy wiele różnych bujek i podejrzanych tavern knajpy. Ale drugim takim, może nie dzielnicą, ale rewirem, to było w ścisłym centrum Gdańska. To jest dzisiejsza ulica Browarna, Olejarna, Tartaczna. To jest rejon przy Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. Bardzo niebezpieczną dzielnicą była także Wiadrownia. Jej już nie ma. Dzisiaj tam powstaje Muzeum II Wojny Światowej. Ten teren, a więc szeroko pojętego Osieka, Obrzeża Zamczyska, ten rejon także ewidentnie nie cieszył się dobrą sławą. I jeżeli w ogóle bym wskazał na coś, co mnie też takim drugim zaskoczeniem, które zaobserwowałem, czy taką zaskoczeniem, to jest fakt, że tym centrum życia kryminalnego, przynajmniej było Śródmieście. Nie żadna Orunia, która to jeszcze nie była, czy nie Gdańska. Nie Siedlce, nie Brzeszcz, nie Oliwa. Tam oczywiście też dochodziło do ekscesu. Ale tak jak wspomniałem, jako historyk próbuję Państwu pokazać pewną prawidłowość poziom wyżej, tak? Jakąś prawidłowość rozpoznać. To jest to Śródmieście. Ale z drugiej strony, jeżeli zastanowimy się, jak wyglądało to Śródmieście, to historyczne centrum, a więc stare i główne miasto, Osiek, Zamczysko, także Wyspa Spiszów częściowo, czy Stare Śródmieście, Dolne Miasto, szeroko pojmując to Śródmieście historyczne, Państwo tutaj widzą zdjęcie z 1929 roku. To było getto zabudowana w tkanka miejska. Rejon. My dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że no, główne miasto, na którym się teraz znajdujemy, ono ma te przestrzenie między kamienicami, te duże podwórka, tak? Podwórza wewnętrzne, to jest ta przestrzeń.
to główne i Stare Miasto jest na swój sposób takie troszeczkę wypreparowane, jest makietą tego, co było tutaj do 1945 roku. I o ile czasem z pewną nostalgią patrzymy na stare pocztówki, zdjęcia, och, jak ładne były te kamienice, te zniszczenia w 1945 roku, okej, ja to trochę rozumiem, ale z drugiej strony zapominamy, jak tu się żyło, tak? Wąskie, zaciemnione uliczki i skwery, znaczy brak tych skwerów praktycznie, także różne warunki higieniczne. Po zmroku było tu ciemno i po prostu niebezpiecznie. Tu widzą Państwo zdjęcie lotnicze też z 29 roku. Tutaj mają Państwo kościół świętego Jana. Momencik. Tutaj mamy urząd, no dawny szpital wojskowy, czyli dzisiaj Muzeum Poczty Polskiej. I tutaj mają Państwo tą zakazaną dzielnicę. I to mówię z całą odpowiedzialnością. Tutaj naprawdę nie było problemem dostać może brzucha, ani za parę wulderów, a nawet mniej, przeżyć chwilę uniesienia miłosnego z różną panną. To była ta zła dzielnica, naprawdę. To ewidentnie wychodzi w tych wszystkich źródłach, czy w większości z źródeł. I także patrząc dalej, tutaj mają Państwo zdjęcie jeszcze z innej perspektywy. Tutaj mają Państwo ten rejon, który przed chwilą pokazywałem, czyli Muzeum Poczty Polskiej. Tutaj jest browarna, osiek i tutaj dalej patrząc, momencie, tutaj mamy stocznię Klawitera, tutaj mamy wiadrownię, tutaj dzisiaj powstaje Muzeum II Wojny Światowej. Ta dzielnica, czyli Zakarpia, browarna, stare domki, tak? To Państwo doskonale kojarzą mniej więcej, gdzie to jest. To ewidentnie było taki nasz mały, gdański międzywojenny korpus. I tam naprawdę było niebezpieczne. I oczywiście gdzieś w tle nowy port. Tutaj wybrałem Państwu jeden z kilku przykładów doniesienia ze stycznia 1929 roku, jak to policja przyjechała, żeby uspokoić awanturę i prawie się skończyło tumultem ludność mieszkająca. To jest akurat ulica Browarna, Hinteradres, Brauhaus, dawna nazwa. No niemalże doszło do rękoczynu, bo tam nazwijmy to pewna solidarność ulicy była przeciwko wszelkim przejawom instytucji prawa i samorządności w tym kraju, czyli w Wolnym Mieście Gdańsku. I to nie był odosobniony przypadek. Tutaj było wiele przykładów właśnie awantur rozprawnożowniczych, czy awantur wszczynanych przez gości takich no, pośrednich domów publicznych. Tutaj zresztą była to jedna też z niewielu ulic, gdzie na stałe panny lekkich obyczajów stały w ogóle na ulicach, tak? To, bo to generalnie o tym jeszcze będziemy mówić, prostytucja jednak była ograniczona do pewnych budynków. W Gdańsku, tutaj od XIX wieku była to dzielnica Czerwonych Tatarów. I druga sprawa, druga plaga i ta druga dzielnica, to jest nowy port i tereny portowe. Tutaj też akurat wybrałem z tego samego miesiąca, pokazując, że to nie jest wielki problem, przeglądając zaledwie 2-3 tygodnie tego jednego miesiąca, znaleźć dowody na to, jedne z licznych, że nie było spokojnie w tym międzywojennym Gdańsku. Tutaj nóż i wódka to codziennie w porcie używane rzeczy. To faktycznie szło w parze. Żadne pistolety, żadne karabiny maszynowe, nic z tych rzeczy na Gdańsku. Prosty, proletariacki nóż, trochę wódki wystarczyły, aby krew się lała. I z ręką na sercu w latach 20. nie znam tygodnia, nie znalazłem tygodnia, kiedy nie byłoby jakiejś ofiary nożowników. Czasem tylko ciężko ranni, czasem trupy, ale ścieliły one się dość gęsto. Skoro nowy port, to ruch statków. Skoro ruch statków, to przemysł. I jeżeli miałem Państwu powiedzieć, gdzie, w jakich kategoriach, w jakich sferach działalności przestępców na pewno w Gdańsku istniała zorganizowana przestępczość, to w pierwszej kolejności bym wymienił przemysł. Bo jeżeli mówimy o okresie międzywojennym w ogóle, a w szczególności mamy w obrazach te właśnie wszystkie amerykańskie filmy o gangsterach, o prohibicji, tak, to, znaczy to już powiedziałem, to jednym z tych elementów składowych tego świata, który nam się rysuje jako taka ikona, jest prohibicja. Ale zapominamy, że prohibicja nie została w okresie międzywojennym wprowadzona tylko w USA. Finlandia, Szwecja, Norwegia. Te trzy kraje w okresie międzywojennym, nie wszystkie do tego samego okresu, najdłużej bodajże Finlandia,
do 1931 roku, prowadziła zakaz prohibicji. Niektóre z tych zakładów zostały wprowadzone jeszcze w latach I wojny światowej. We wolnym mieście Gdańsku nie. A stare prawidło mówi, że najłatwiej uciec celnikom może, ba, też na statkach, najłatwiej jest najwięcej zapakować. A że Gdańsk miał duże tradycje pędzenia różnego rodzaju alkoholi, szanowni Państwo, w latach 20. to było Eldorado. To praktycznie każdy statek, znaczy każdego rodzaju statki w długą na Bałtyk, to tam na Bałtyku było przeładowywanie na mniejsze jednostki, które już bliżej brzegu, czy to Szwecji, no to Finlandia akurat było dość daleko, ale to zwykle Szwecję zaopatrywaliśmy. Na wodach Bałtyku statek taki z transportem się zatrzymywał, ze strony lądu podpływały mniejsze jednostki, na morzu trwał rozładunek i do portu, po prostu o nocy, wpływały jednostki. Przez całe lata 20. istniała po prostu gra w kotka i myszkę, żeby wyłapać te jednostki. Szanowni Państwo, to były zarówno zorganizowane gangi, szajki, przemytników wykorzystujących legalnie na przykład płynące statki handlowe, które oprócz zadeklarowanego towaru, albo w ogóle zamiast niego posiadały wiele litrów spirytusu czy innego alkoholu, jak i na przykład także wykorzystywano te pomniejsze jednostki żaglowe, czy to studentów Politechniki Gdańskiej, którzy jechali sobie na podróż studyjną, no też aby zarobić, czy te jednostki po prostu turystyczne, to naprawdę było bardzo powszechne. Utyskiwano w prasie, aha, może od razu powiem, dlaczego tutaj nie mam artykułu. Ten proceder był bardzo mocno nagłaśniany w prasie niemieckojęzycznej, a w Polsce, jak na złość, jeżeli były to takie dość lakoniczne wzmianki, mało krwiste, mało soczyste to nazywam. Także pozwolą Państwo sobie, pozwoliłem to zilustrować jednak w ramach wyjątku pocztówką, taką nostalgiczną, ładną, port gdański z okresu międzywojennego, a nie samym artykułem, bo musiałbym dać tutaj niemiecki napis, a niemiecki fragment stwierdziłem, że tego nie będę dzisiaj Państwu robił. Ale faktem jest, że to był proceder praktycznie przez całe lata 20. kwitnący. Tutaj wielu ludzi na tym zbiło majątek. Utyskiwano w prasie, szczególnie tej lewicowej tutaj w Gdańsku, że dlaczego się nic z tym nie robi? Przecież policjanci doskonale wiedzą, kto tym się zajmuje, to nie jest wielki problem. No potem pokazywano na pewne związki policjantów z handlarzami, etc. To wszystko, co jest częścią naturalną funkcjonowania gdzieś na pograniczu świata przestępczego i policji kryminalnej. To jest w ogóle temat na osobne spotkanie. Ten temat akurat w przeciwieństwie do innych, które dzisiaj włącza, troszeczkę został zarysowany. Tutaj polecam wszystkim artykuły czy książki profesora Kuli, przepraszam. Troszeczkę na ten temat napisał 3 lata temu pojawiła się książka także po polsku estońskiego historyka Raimo Pulata Morze Wódki. On akurat się skupił na przemycie między Estonią a Finlandią, ale tam także znajdą Państwo, jeżeli są chętni, na kilka wątków gdańskich. Także przemyt istniał przez cały okres lat 20. No, skończyło się na jego pobyt w momencie, kiedy zlikwidowano prohibicję, jako ostatnia Finlandia w 1931 roku. Na marginesie dodam, że ten przemyt także kwitł z Gdyni. A więc tutaj nie było monopolu z Gdańska, także tutaj zaplecze województwa pomorskiego czy wolnego miasta Gdańska, Bimbrownie, Przelewnie czy inne zakłady dostarczające alkohol także zbijał na tym fortunę. To, że miasto było miastem tranzytowym, miało ważny port, do tego miało pewien dość specyficzny status polityczny na mapie Europy międzywojennej, spowodowało, że także Gdańsk w 1919 roku już, a więc przed jeszcze formalnym statusem wolnego miasta, dość nieoczekiwanie zyskał zupełnie nową rolę, zupełnie nową funkcję, a więc miasta portu migracyjnego. Zresztą największego dla Europy Środkowo-Wschodniej. My o tym zapominamy. My mówimy o tym, że jak port, migracja to głównie Gdynia. Prawda, tylko od kiedy? Prawda, od lat 30. dopiero. Większość Polaków, która mimo odrodzenia się Rzeczpospolitej próbowała jednak szukać szczęścia za wielką wodą, do tego 1931 roku emigrowała przez Gdańsk. W Gdańsku powstały dwa potężne etapy emigracyjne. Jeden polski, Nowy Port, a drugi gdański, w byłym obozie niemieckim na Przyróbce. Z drugiej strony także reemigrowano z USA, z Kanady, przez to.
przez Gdańsk. Szczególnie było to mocne w pierwszych latach 1919-2021. Nie tylko Polacy, Litwini, obywatele Czechosłowacji, Rumunii. Wielu z nich znalazło tutaj ujście, żeby na ten statek wsiąść właśnie w Gdańsku. Nie w Bremen, nie w Hamburgu, tak jak to było dotychczas, tylko właśnie w Gdańsku. Co za tym poszło? To nie tylko spowodowało, że nagle otworzyło się dużo nowych postulatów, że swoje biura przedstawicielstwa tworzyło szereg tych największych graczy w linii oceanicznych, ale pociągnęło to ze sobą dużo ludzi, a za nimi przestępców. I to zarówno kieszonkowców, to zarówno złodziei, którzy okradali te etapy migracyjne ludzi z całego dobytku, to był dramat. Ale także na przykład fałszerzy. Tutaj widzą Państwo fałszerstwo paszportów. Te szajki pojawiły się niemalże w tym samym czasie, kiedy wzrósł ruch, no nie turystyczny, ruch migracyjny przez Gdańsk. Ale to, że Gdańsk stał się bardzo silnym ośrodkiem migracyjnym, szczególnie w pierwszych latach 20., spowodowało także, to jest jeszcze inny rodzaj fałszerstwa z późniejszego okresu, fałszerstwo pieniędzy, po prostu guldenów. Też oczywiście było cały czas, ale Państwo pozwolą, że ale również spowodował pojawienie się na większą skalę, bo to było cały czas, ale na taką wyraźną, wielką skalę porwania młodych kobiet. Całe rodziny, a czasem pojedyncze osoby przyjeżdżały tutaj, żeby z tam dobytkiem szukać tego szczęścia, tak? Zdobyć wizę, głównie na Ameryki, na Ameryki Północnej. Stałym dobytkiem były zdane tutaj na siebie. I to wykorzystywały różnego rodzaju nikczemne persony. Były porwania kobiet. Stąd też między innymi na dworcu powstała specjalna misja kobieca. Zresztą prowadzono też dość ekumenicznie, bo i ewangelicko, i katolicko, i Polski Czerwony Krzyż, i Gdański Czerwony Krzyż to prowadził, pomagać zagubionym, samotnym, nieporadzącym sobie kobietom, pannom. Także alarmowano także w niemieckojęzycznej prasie, że próby gwałtów, porwań mają miejsce i to na taką naprawdę wyraźną skalę. To był pewien konkretny problem, z którym policja gdańska musiała sobie jakoś poradzić. To się też wiązało, o czym będę mówił za chwilę, ze wzrostem nierządu i prostytucji. Zresztą nie bez powodu właśnie w 20 roku ze struktur policji gdańskiej kryminalnej w strukturach, przepraszam, tejże policji, wydzielono zupełnie nowy wydział obyczajów. To nie był przypadek. To, że to był port migracyjny, miał bardzo duży wpływ na funkcjonowanie tego świata przestępczego, przede wszystkim na początku lat 20. Pozwolę sobie wrócić. Mówiliśmy o fałszerstwach, mówiliśmy o przemycie. Jeżeli miałbym wskazać na jeszcze jakąś plagę, to na pewno jest to plaga nożowników, szanowni Państwo. Tak już o tym wspomniałem, że w Nowym Porcie, ale to nie dotyczyło tylko i wyłącznie tejże portowej dzielnicy. Tak jak wspomniałem, no nie było tygodnia, kiedy by ktoś tam nie został dźgnięty nożem, czy to w pijackim burdzie, czy to z premedytacją. W kilku dzielnicach działały mniejsze lub większe szajki. Znalazłem wzmianki o tym, ale nie jestem w stanie na razie przynajmniej pociągnąć tego tematu dalej. Istnieją zorganizowane grupy nożowników, złodziei, walczących między sobą, napadających na ludzi. Tu akurat podaję Państwu przykład, no, według tej gazety napad motywowany narodowo, politycznie, on był dość głośny, bo to byli dwaj bogaci kupcy w Gdańsku. Gdańsk chciał być tą Mekką dla kupców, no zresztą Gdańsk zawsze stał handlem, także jakiekolwiek naruszenie tego miru kupców, to bardziej zagranicznych, jednak był w tych gazetach gdańskich podnoszony to dość mocno. W innych gazetach akurat znalazłem zmianę, że tutaj tego motywu politycznego raczej nie było, ale pokazuje jako to pewną ilustrację zjawiska. Nożowników było całkiem sporo. I tutaj znowu mają Państwo, i znowu ze stycznia 29, proszę mi wierzyć, że przeglądałem więcej gazet, ale takie najciekawsze fragmenty akurat dużo było w 29 roku. To był problem, który nawet w latach 30. nigdy nie został rozwiązany. To znaczy, akurat strzelanie było naprawdę całkiem opłaka, ale bijatych z użyciem ostrza było dużo. Inna sprawa, że się osobiście zastanawiam, czy
czy ten spadek tego typu wydarzeń na początku lat 30. nie miał bezpośredniego wpływu z tym, że to właśnie wówczas w 1931-1932 roku w Gdańsku ma miejsce tzw. Kampfzeit, czyli kiedy do głosu dochodzą narodowo-socjalistyczne bojówki, które walczą z bojówkami komunistycznymi i socjaldemokratycznymi. Pytanie, czy przypadkiem ci Żydzi nie zostali po prostu skanalizowane przez skanalizowana ich energia, czy potencjał, nazwijmy to tak, właśnie o ukierunkowaniu w bijatykach między sobą i ogólnie poziom przestępstw faktycznie dość znacząco spadł. To jest pytanie badawcze, które to ja muszę na nie kiedyś odpowiedzieć, ale pokazuje Państwu pewien proces, pewne zjawisko. Ktoś mnie kiedyś zapytał na Facebooku, kiedy była właśnie informacja o tym spotkaniu, czy były w Gdańsku takie napady na bank. Nie są Państwo, każdy film western czy z okresu międzywojennego musi być napad na bank. Nie ma napadu na bank, się nie liczy serio. No chyba nie było, powiem wprost. Przeglądałem tej gazety naprawdę sporo. Był jeden napad na bank na początku 20-21 bodajże rok jesień. Tutaj niedaleko, na Ogarnę, bo zresztą Ogarna była ulicą bankową. Tu było kilka bardzo dużych banków i instytucji finansowych. Nie, generalnie te banki akurat były bezpieczne. Tutaj z kolei pokazuje przypadek, że pewne zjawiska są ponadczasowe. Mistyfikacje, udawanie, składanie fałszywych zeznań, tak było jak jest, znaczy jak było, tak jest dzisiaj. Tu mają Państwo taką ciekawostkę, relatywnie młodzi ludzie poczuli zew, poczuli okazję czynić złodziejem, tak, mieli dość dużą gotówkę, 800 gulderów, to było naprawdę sporo pieniędzy. Postanowili się zabawić na koszt, no nie swój w żadnym wypadku, zdefraudowali te pieniądze, wmówili, że zostali napadnięci, zabawili się na statku, tutaj zwracam uwagę, bardzo fajny opis. Zarabowane pieniądze, Müller i Peters ubrali się przede wszystkim od stóp do głowy, jak na elegantów przystoi i udali się na parowiec Paul Benecke, to był jeden z takich najsłynniejszych stateczków pływających po Wodławie przez cały okres międzywojenny, gdzie wzięli udział w zabawie tanecznej przy blasku Księżyca. Jakże romantycznie. No cóż, przygoda się skończyła dość szybko. Kryminalni wytropili i ku ich ubolewaniu zabawa że się skończyła. Dwóch bowiem panów przedstawiło się jako kryminaliści. Kryminaliści w sensie funkcjonariuszy policji kryminalnej, tak? Którzy zaprosili do podróży wspólnej na Schießstange, czyli do więzienia. Także przy blasku Księżyca. To muszę Państwu zresztą powiedzieć, ja wiem, że na sali jest kilku dziennikarzy, tak uśmiecham się, że chodzi o poetykę języka tamtego, szanowni Państwo, doniesień o życiu przestępczym, to czasem naprawdę można się uśmiać, bo są niesamowite, zresztą będą Państwo dzisiaj jeszcze widzieć bardzo ciekawe opisy tych procederów, to wręcz są poeci, a nie dziennikarze. Ja wiem, że dzisiaj jest więcej informacji, ale naprawdę przyjemnie się czyta o strasznych rzeczach niemalże. Tu, jak wspomniałem, porwania i gwałty, które były codziennością gdańskiej ulicy Pszczyńskiej na początku lat 20, co było między innymi spowodowane tym katalizatorem ruchu migracyjnego. Tutaj z kolei znowu 21 lipca. Rodzice powinni zdawać tego rozstającym panienkom na to uwagę, aby nie wychodziły wieczorem same na ulicę. To nie dotyczyło akurat tylko Śródmieścia, generalnie całego Gdańska. I tutaj się pokazuje też za chwilę jeszcze jeden przypadek. To jest już okres późniejszy, połowa lat 20. Pojawiło się dużo ogłoszeń o szkole tańca. Bo o klubach tanecznych będziemy jeszcze mówili, ale faktem jest, że tutaj przestroga, że pod tą propozycją kursu tańca kryją się lubieżne zamiary starszych panów, no, którzy chcą zbałamucić, ukraść te owoce panienkom i trzeba też na to uważać. Więc także tego typu ogłoszeń też było w prasie nie tylko polskojęzycznej całkiem sporo. Może jeszcze dodam tak, że polska prasa, ta Gazeta Gdańska, ona miała charakter polityczno, powiedzmy, endecki, była mocno prasą katolicką. Ona też była bardzo mocno wyczulona na kwestie moralne. Prasa Danzig de Volksstimmen, no, miała nieco bardziej liberalne podejście do tej kwestii, więc o pewnych zjawiskach raportowała nieco inaczej. Ale to też jest bardzo ciekawe zjawisko i proces, jak pewne wydarzenia były różnie opisywane na różnych tytułach, w zależności od zapatrywania redakcji czy też dziennikarzy. Zresztą tak jest do dzisiaj.
No dobrze, dochodzimy do nierozerwalnego tematu związanego z życiem nocnym danego miasta, a więc prostytucją i nierządem. Prostytucja była w Gdańsku dozwolona. Nie była zakazana, pod pewnymi warunkami. To znaczy kobieta, która parała się prostytucją, musiała być zarejestrowana na specjalnej liście obyczajówki i jednocześnie posiadać aktualne badania lekarskie. Jeżeli nie spełniła któregoś z tych warunków, czekało ją więzienie, krótka rozprawa, kara grzywny, przymusowe leczenie, bądź w azylu Magdalenek na Oruni, bądź w szpitalu miejskim. Istniały tak zwane domy dla upadłych panien. Takie ośrodki, gdzie, no to akurat nie dotyczyło może profesjonalnych prostytutek, ale kobiet, które gdzieś tam zbłądziły, zwykle młode, gdzie mogły, cytuję mniej więcej, tak, powrócić na łono społeczeństwa, przyuczyć się zawodu, uspokoić, tak, mniej więcej tak to wyglądało. Taki był na Oruni, taki był na terenie dzisiejszej Żabianki, czy tam na pograniczu Przymorza i Żabianki, taki był także niewielki domek na ulicy Dyrekcyjnej, no, w centrum Gdańska. W latach 20. to właśnie dość niezależnie od problemów polityczno-gospodarczych była taka sinusoida tych kobiet nagabujących, czy które zmuszone w dużej mierze przez, no właśnie, no, przez taką inną sytuację pojawiało się sporo. Tutaj mają Państwo właśnie alarmujący artykuł Szumowiny na dworcu gdańskim, który nie dotyczy tylko kobiet, ale także różnego rodzaju elementów, gdzie na dworcu gdańskim się pojawił. Alarm 23. Rozpusta w całym Gdańsku. Mówię, wykracza poza te czerwone rewiry dzisiejszego osieka. Młodzi mężczyźni są nagazowani, szczególnie utyskiwano na polskich studentów, którzy rzuceni w wir nauki wychodzili przed sesją na miasto i byli bałamuceni przez te kobiety. Strasznie utyskiwano, że polski element przyszłej kadry inteligencji także poznaje życie w ten sposób, ale to też pokazuje właśnie, jak to patrzono. To jest bardzo ciekawy artykuł, szanowni Państwo. Ja wiem, dużo łamie wszelkie możliwe zasady robienia prezentacji, ale nie mam tego materiału, za dużo tekstu. Ale to jest bardzo ciekawy artykuł, który jedna z nielicznych danych liczbowych dotyczących skali procederu prostytucji. Widzą Państwo, że to akurat zjawisko było związane kwestią gospodarczą, więc kiedy tylko pojawiły się problemy aprowizacyjne, inflacja, hiperinflacja, od razu skakała liczba kobiet, które parały się prostytucją. I mówimy tu zarówno o tych legalnych, uznawanych przez policję, zarejestrowanych na mocy badania, jak i te, które na tych listach nie były, a których liczbę szacowano na podstawie danych lekarzy gdańskich, którzy no, gdzieś tam rejestrowali je, mniej więcej wiedzieli w danym rewirze, ile tych kobiet, to mniej więcej rzeczywiście szacunkowo było. I widzą Państwo, że w okresie pierwszej wojny światowej skoczyła ta liczba, także w latach 20. również. Gdańsk Urząd Statystyczny prowadził te szacunki. Naprawdę dużo bym dał, aby kiedyś odnaleźć, jeżeli się w ogóle przetrwały te materiały. Też szansa na to jest niewielka. To jest z kolei, szanowni Państwo, przykład, że no cóż, prostytucja, mogą Państwo powiedzieć naganna, nienaganna, ale powiedzmy, jest to jakiś tam rodzaj, nie wiem, umowy między dwoma dorosłymi ludźmi, powiedzmy, tak? W części zasadzie. No ale cóż, no ona też się wiąże z takimi zjawiskami jak najbardziej godnymi potępienia, jak jest pedofilia. I no, wbrew pozorom, to, że ten ustęp dotyczy tego i zwracano to uwagę, to nie jest jeden tego typu przypadek na prasie, czy to polsko, czy to niemieckojęzycznej, jak były takie właśnie przypadki, no bardzo budzące duże wątpliwości, powiem eufemistycznie, kontaktów. I proszę zwrócić uwagę na język, to jest tylko fragment tej notatki. Cukierenka przy bocznej ulicy. Zajrzeliśmy tam wczoraj z ciekawości, zresztą to zawsze tak się tłumaczą dziennikarze, zawsze tylko z ciekawości, no ale przypadkiem zarejestrowali. Tam w kąciku, bo brak miejsca nie pozwala na wygodną przestronność, usiadł jakiś emerytowany oficer o krótko przystrzyżonych, poczernionych wąsach, w peruce na głowie, a obok niego kilkunastoletni, króciutko ubrany podlotek. Ona mu mówi, grosspapa, a on jej wnusia, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest takie, no niby obleczone w niedomówienia, ale dla aktualnych mieszkańców było jasne,
o co tu chodzi. Tępiono, pomstowano słusznie na tego typu proceder. Tego typu pewnych alarmujących artykułów było całkiem sporo. I znowu, pomyślą Państwo, że był jakiś obrzeżek Gdańska. Nie. To się później pojawia, akurat o tej tak zwanej cukierence, o takich klubach, o takich nocnych spelunkach, zwanych przytulnymi kącikami, cukierenkami, miejscami takimi zandrykowanymi, wręcz czasem się pojawiają takie opisy. To są to śródmieście. To jest tutaj ulica, gdzie my jesteśmy. Świętego Ducha, Szeroka, Grobla 1, Grobla 2. To jest, o czym wspomniałem. Wąskie ulice, mocno zabudowane, brak tej przestrzeni, ciemne sutenery, to tutaj to wszystko miało miejsce. To jest też bardzo ciekawy przykład z 25 roku. Echo Gdańskie to była mutacja Gazety Gdańska, znaczy ona parokrotnie zmieniała nazwę, to tylko tak wytłumaczenie. Proszę zwrócić uwagę, pewne procedery, jak były, tak i są. Dzisiaj Państwo mogą przeczytać w gazetach o tych klubach Go-Go, które istnieją w Gdańsku, w Sopocie, w innych, tutaj, niedaleko. To chodzą z parasolkami i tak dalej, tak? Proszę zwrócić uwagę, a w jednej z takich spalunek, na przykład szklanka herbaty kosztuje aż 1,5 gundena, a gdy goście z pijany, talerzy też szczelnie dopuszczają się oszustw i liczą nieprzytomnym ceny, jak im się podoba. No wtedy nie było kart kredytowych, to może było trudniej, ale to dzisiaj też ma miejsce. Bawią się w lokalach nocnych młodzieńcy, nad którymi brak dozoru rodzicielskiego. Bawią się córy nadobne, szukające w tych spelunkach towarzystwa mężczyzn, z którymi zawierają ad hoc znajomość i najczęściej wpadają w siła nikczemnych sutenerów, powiększając szeregi prostytutów. To był też jeden z takich alarmujących głosów. Znowu, ta lewicowa prasa niemieckojęzyczna troszeczkę inaczej przedstawiała ten proceder. Konserwatywna niemiecka niemalże podobnie, tylko zwracając na niemieckich studentów czy niemiecką młodzież. To także miało miejsce, to też miało miejsce tutaj w ścisłym śródmieściu Gdańska. I wskazywano, że policja jest bezradna, ten proceder istnieje, nie da się go ukrócić. Były naloty na te lokale, były różnego rodzaju takie akcje, ale to nie przynosiło rezultatu. Życie nocne to nie tylko przestępstwa. A może przede wszystkim także zabawa, rozrywka. Teraz jeżeli kina w Gdańsku zostało dość dobrze opracowane, zresztą przez mojego promotora, profesora Marka Żyńskiego. Teatr, no powiedzmy kultura wyższa, też nie lubię tego określenia. No ale jeżeli Państwo zadają sobie pytanie, gdzie się bawili gdańszczanie, legalnie, chcieli potańczyć, to powiem tak jak dzisiaj, dojechali do Sopotu. No niestety, to znaczy, no może przesadzam, ale prawda jest taka, że gdybym miał podać jakąś generalną zasadę, to w takich właśnie pijalniach piwa, degustatorniach, niewielkich spelunkach, to raczej była ta rozrywka mniej ambitna, czy bardziej z pogranicza świata przestępczego. Tam też można było czasem morfinę dostać, alkohol, prostytucja, nierząd i tak dalej. Natomiast powiedzmy, jeżeli ktoś chciał po prostu dobrze spędzić czas, to zazwyczaj w tych nielicznych, ale jednak wspomnieniach, czy w prasie, wychodzi na to, że takim centrum życia to były przede wszystkim dobre restauracje w hotelach. Danzighof, Hotel Continental, Reichshof. To były głównie te hotele, które zostały zbudowane na terenie dawno zniwelowanych fortyfikacji, czyli dzisiaj rejon Wałów Piastowskich, Wałów Jagiellońskich, mniej więcej te rejony. No, dzisiaj po tych budynkach nic nie było, ale praktycznie każdy z tych hoteli miał jedną, czasem nawet dwie sale restauracyjne, dobre, zaopatrzone, wieczorem zawsze był jakiś reunion, kabaret, występy artystyczne. Te restauracje, które dzisiaj, no jak mówimy restauracje, myślimy o jedzeniu, ale to restauracja była takim centrum życia społecznego, gdzie kulturalnego, gdzie wieczorem zazwyczaj był jakiś kabaret, wystąpienia artystyczne. W Gdańsku, od razu powiem Państwu, poza tymi restauracjami hotelowymi, których notabene także można było spotkać tak zwane dany barowe, bar dany. To była ta najwyższa kategoria prostytutek, to tak od razu powiem. No ale powiedzmy, one tam jednak były pewnym dodatkiem do tej oferty kulturalnej, którą oferowały te miejsca. No najlepsze tego typu lokale, gdzie faktycznie tańczono i się bawiono, to były w Sopocie, to było Indra, to była Kakadu. W Gdańsku był jeden taki lokal, który ewidentnie przybija wszystkie inne, a nie był jednocześnie w hotelu.
To była restauracja Alhambra z bardzo znanym kabaretem, działalnością taką właśnie artystyczną, ale było tutaj rzut beretem od nas, to znaczy w tą stronę, na ulicy Chlebnickiej 44, to jest tam dzisiaj jest całodobowy sklep. Dokładnie, no, pijana ze drzwi naprzeciwko policji mniej więcej, tak? Zaraz przy parkingu. Alhambra była faktycznie znanym, tam się bawiła elita, tam były te kabarety, występy, tam dobre alkohole i tam faktycznie kwitło życie. Ale to był raczej wyjątek, twierdzący regułę, bo tak naprawdę to się bawiono w Sopocie. To też się śmieje troszeczkę, że no cóż, pewne prawidłowości są zachowane do dzisiaj. Indrak Kadu Alhambra, no ale oczywiście to nie wszystko. Bo były też takie, no Maxim nie tylko w Gdyni, jak Państwo widzą, Maxim także był na Szerokiej. To też był jeden z mniejszych klubów, który słynął przez dobrej muzyki. Jeden z mniejszych miejsc, gdzie zaczął to w Gdańsku grać jazz. Zresztą na marginesie taką mekką fanów jazzu to był także Sopot znowu, a dokładnie jest podziemia Casino Hotelu, czyli dzisiejszego Sofitel Grand Hotelu. I to tak na marginesie, wyprzedzają troszeczkę chronologię, do końca drugiej wojny światowej. To jest bzdurą, że naziści zakazali tego tańca. To nie było dobrze widziane. Oczywiście, że tak. Ale generalnie można było ten taniec uprawiać, tańczyć, spotykać. Oczywiście było trudniej o muzykę czy o muzyków, ale to do końca wojny niemalże w podziemiach Grandu, czyli, przepraszam, Casino Hotelu, były spotkania fanów jazzu. To jest osobny temat także. Także strasznie fascynujące, jak się rozwijało właśnie te takie nowe trendy w muzyce w Międzywojennym Gdańsku, Sopocie. Bardzo chciałbym Państwu więcej na ten temat powiedzieć, ale nie jestem w stanie, na sprawę, że trochę dużo mówię. Mają Państwo przykład, klub Maxim na Szerokiej także działał aktywnie, także dochodziło do bólu. Ale skoro Sopot, to Państwo pomyślałem pewnie głównie o kasynie. I faktycznie, takim centrum życia hazardowego, czy w ogóle warto było, jak się było w Sopocie, to trzeba było odwiedzić kasyno w Sopocie słynne. Ale kasyno także działało w Gdańsku. I to jest znowu, w Śródmieściu. W czym działało nielegalnie. Jedyne legalne kasyno było w Sopocie, na terenie Nowego Miasta. Co nie zmienia faktu, że próby takich domów gier nielegalnych, także organizowano w Gdańsku. One były całkowicie pod kontrolą policji kryminalnej, zresztą tutaj znajdują Państwo tego ślad. One miały krótki żywot, były zamykane, ale ten hazard także się w Gdańsku rozwijał. Zresztą tuż po pierwszej wojnie światowej ci kupcy z Berlina, którzy założyli kasyno w Sopocie, pierwotnie chcieli założyć kasyno w Gdańsku, w jednym z hoteli. No się nie udało, a ostatecznie oni założyli to w Sopocie. Ale znowu, kasyno w Sopocie było gniazdem rozpusty, szulerni, wylęgarnią samobójców i Bóg wie czego jeszcze złego na świecie. Taka była perspektywa, czy to ewangelików, czy katolików. Władze miasta przenikały to oko, ponieważ kasyno w Sopocie generowało niesamowite zyski, z których miasto czerpało duże korzyści. I tu widzą Państwo jeden z wielu artykułów na łamach Gazety Gdańskiej, ale także inny tytuł, alarmujący to jaskinia gry, szulernia, miejsce rozpusty, no niemalże piekło na ziemi. I faktycznie tam także były prostytutki, tam było zresztą gra wywiadów, szpiegów, tam było całe mnóstwo. Także dochodziło do różnych tragedii, oczywiście, że były samobójstwa, ale z drugiej strony, no jeżeli ktoś przyjeżdża do Nowego Miasta jako turysta i nie był w kasynie w Sopocie, to się nie liczyło. To się po prostu nie liczyło. Trzeba było po prostu być. I tutaj mają Państwo zdjęcie z 34, czyli to jest zdjęcie z 29 roku, wydane w folderze reklamowym z 34 roku. Dochodzimy do samego Sopotu, które mogę podsumować jednym zdaniem. Życie nocne w Sopocie to było przede wszystkim ten rejon, a więc kasino, hotel i dom zbrojowy. Tylko taka uwaga, kasino w Sopocie nigdy nie było hotelu. Kasyno w Sopocie było w domu zbrojowym. To jest taki często powielony błąd. Tak jak mamy dzisiaj arenę w Gdańsku na Letnicy i obok jest hotel arena. Więc na takiej zasadzie obiekt użyczył nazwy hotelowi. Nie odwrotnie. I chociaż kasino hotel było oczywiście reprezentacyjne, tam była świetna restauracja, sale balowe, taneczne, jak wspomniałem, grano tam
jazza w podziemiach. To była taka mekka dla fanów takiej, dobrej zabawy w wolnym mieście Gdańsku, wiele bardziej niż w Gdańsku. Tak samo kasyno istniało w Domu Zdrojowym przez cały okres jego istnienia. Tutaj, że tu Państwo widzą właśnie zdjęcie, takie kasynka zaaranżowana z gry w rulety. Grano głównie wakarata, czyli bondowską tę karcianą oraz w ruletkę. Nie tylko mężczyźni, oczywiście także i kobiety. Mówię niecałą godzinę, obiecam, że tyle będę mówił. Liczę na pytania, tylko może jeszcze słowo podsumowane. Ja bym naprawdę chciał więcej Państwu powiedzieć. Pokazać jakieś sylwetki konkretnych przestępców, szefów szajek, jakieś mrożące w krew żyłach, przedstawić wydarzenia, pościgi, zabójstwa i tak dalej. Ale no nie jestem w stanie, znaczy może inaczej, może i byłbym w stanie, ale to byłoby wszystko ułomne. Na pierwszy raz, mogę z mojej strony obiecać, że jeżeli tylko będzie chęć, możliwość, to może za rok, za dwa spotkamy się raz jeszcze, może Państwo coś przeczytają na ten temat. Ale na tą chwilę chciałem Państwu pokazać ogólny obraz, bo ta tematyka, proszę mi wierzyć, no praktycznie jej nie ma. To znaczy są pojedyncze rzeczy gdzieś tam utkane, zachowane w pojedynczych relacjach, w jakichś książkach, ale w ogóle, jeżeli chodzi o wolne miasto, proszę zwrócić uwagę, że mamy bardzo ułomną wiedzę. Nie ma dużo o obyczajności, nie ma dużo o życiu codziennym, o zabawie, o takim, jak ci gdańszczani, sopocianie funkcjonowali. No to stosunkowo dużo wiemy o życiu politycznym, o działalności wojskowej, nawet o szpiegach wiemy dość dużo, troszeczkę o sporcie, ale jak się dawniej gdańszczanie bawili, spędzali czas, a już nie mówiąc o świecie przestępczym, to jest naprawdę niewiele. Także mam nadzieję, że też troszeczkę Państwu ten temat uzupełniłem. Jeżeli są pytania, to oczywiście gorąco na nie liczę. Mam nadzieję, że będę w stanie odpowiedzieć. Z mojej strony na tę chwilę dziękuję. To ja poproszę, chyba będę dawał chyba mikrofon, bo chyba tak będzie najwygodniej. Z mojej strony dziękuję. Teraz czekam na Państwa pytania. Proszę potem podawać ewentualnie. Dobry wieczór. Chciałbym zadać jedno takie pytanie. Przecież miasto portowe, ludzie, jak było z kantorami, gdy wymieniało się pieniędzy, czy byli też cinkciarze? To jest mój kolega z pracy, wiedziałem. I z działu, no. Obiecał, że nie będzie zadawał żadnych pytań. I o domach publicznych jeszcze, gdzie w Gdańsku byłem? To może tak po kolei. To znaczy, nie spotkałem żadnej informacji o cinkciarzach. Wiem, że pieniądze można było wymieniać w hotelach. Wiem, że istniały również w bankach, oczywiście osobne miejsca. Nie zwróciłem uwagi, czy były w ogóle osobne takie instytucje jak kantory. Przyznam się szczerze. Wydaje mi się, że nie, bo coś to by mi wpadło w oczy. Ale nie, o cinkciarzach się nie spotkałem, tak, z takimi informacjami. Jeżeli chodzi o domy publiczne, one były między innymi na wspomnianej ulicy Browarnej, czyli ten Hinterwalder Brauhaus. Na pewno było kilka lokali, ja musiałbym je spisać, bo gdzieś mam te notatki, ale dzisiaj Państwa tym nie zarzucałem. W Nowym Porcie było kilka znanych knajpek, gdzie były pokoje do wynajęcia, więc powiedzmy, to nie był taki osobny dom publiczny z dużym szyldem, tak, przeciwgretny, nie. To były po prostu niewielkie lokale, gdzie było wiadomo, jeżeli marynarz przyjdzie, to znajdzie tam towarzyszkę na dłuższą chwilę. Jeżeli chodzi w ogóle o prostytucję, to zachowało się akurat kilka spraw w tej sprawie, czy akt sądowy. To są dość ciekawe, bo pokazują zarówno przykład młodej dziewczyny, która była na gigancie, mówiąc kolokwialnie, która by się utrzymać, napotykała mężczyzn, aby dostać jedzenie, posiłek, by się zabawić, robiła to, co robiła. Są przykłady profesjonalnych prostytutek, które działały na własną rękę bez sutenera, przynajmniej tak złożyły relacje. Są też przykłady tragicznych osób, matek, które musiały utrzymywać dzieci, które były zmuszone ekonomicznie do tego. Natomiast takich osobnych, powiedzmy, w pełni funkcjonujących domów publicznych
nie wiem, tak jak czasem z filmów znamy jakiś tam język wojenny, ja się nie spotkałem. To już zazwyczaj damy barowe w restauracjach bądź w innych takich krajach. Dziękuję Dino za pytanie. Dobrze. Na pewno się znamy, panie Janku. Tak. Dobrze, powiem inaczej. Mój tata prawie całą wojnę spędził w Gdańsku i pracę dla ludowych. Prawie, że do końca wojny był pracą zabaw. Każdy przynosił, co miał do jedzenia. Orkiestra się zawsze znalazła. Także nie tylko Sopot był pracą zabaw. Jeżeli nie było planowane bombardowanie wojenne czy wojskowe z jednej czy z drugiej strony, to plac zebrań ludowych tętnił cały czas, soboty, niedzielę. Nie było zabronione, jak to się mówi, ale pleść bystrzej pomyślnej. I to było, chodzi o plac zebrań ludowych, także tamten amfiteatr cały czas istniał w czasie II wojny światowej. I drugie, te piękne, powiedzmy, miłe panie w Nowym Porcie, to jest autentyczność, było chyba z 5 miejsc. I teraz na koniec zadam pytanie, nie związane z tym obiektem. W czwartek na pewno będę na pana spotkaniu w Sopocie. Wie pan, o co chodzi, proszę powiedzieć innym, jeżeli pan zechce. Dziękuję za tą kryptoreklamę. Znaczy, to nie było umówione. No dobrze, może odpowiem tak po kolei. Trochę pan mnie zaskoczył z tą informacją o II wojnie i placu zebrań ludowych, bo pomijając fakt, że takiego placu też nie ma, tak abstrahując, że nie ma formalnie takiego adresu jak plac zebrań ludowych, ale wiemy wszyscy, o co chodzi. W latach II wojny światowej tam zbudowano osiedle barakowe, głównie na potrzeby ludności ewakuowanej z terenów zagrożonych bombardowaniem. Ja osobiście akurat na ten temat wojenny to jest akurat temat doktoratu. Przyznam się szczerze, że nie spotkałem się z najmniejszym tropem, który by spowodował, że tam kwitło życie kulturalne. To mogło wszystko kwitnąć, ale nie życie kulturalne i sportowe. To znaczy, ja nie neguję, żeby nie było, ale zapaliła mi się czerwona lampka, bo czerwona może nie wchodzę dzisiejszego tematu, ale jestem dość sceptycznie nastawiony do tej relacji, ale dobrze, porozmawiamy. Oczywiście, że to jest odwieczny dylemat historyka, na ile konfrontacja jednej relacji uznać za emanację czegoś, co faktycznie miało miejsce, to jest stosowna kwestia. To była pierwsza kwestia, a druga to... Niech państwo wejdą na stronę Muzeum Sopotu, tam będą wszystkie informacje. Dobrze. Dobrze, to mamy kolejne pytanie. Na ile ulubiony film Gdańszczan na kłopoty Bednarskie oddaje realia tego ciemnej strony Wolnego Miasta Gdańska? I nie mówi pani, co jak w pozostałych ośrodkach Wolnego Miasta, chodzi o Tiegenhof, gdzie był duży ośrodek produkcji alkoholi, czy obecnie Nowy Staw, czyli Rajtek, jak tam to wyglądało? Krótkie, konkretnie, na kłopoty Bednarskie jest oczywiście fikcją, jest oczywiście mocno przerysowaną fikcją, tak? No ale to fakt, te informacje o tej działalności wywiadowców, tak, szpiegów, co oczywiście to wszystko ma jakieś, czy ma dość konkretne źródła w tym, jak to funkcjonowało, a jest to oczywiście tylko fikcja, jest to mocno przerysowane, podkręcone na rzecz fikcji, na rzecz serialu. Ja na samym początku mówiłem, że ja no dzisiaj jednak tą narrację ograniczam do tych dwóch ośrodków największych miejsc, bo oczywiście w Wolnym Mieście Gdańsku były cztery miasta, tak? Sopot Gdańsk, Nowy Staw i Nowy Dwór Gdański, no ale te pozostałe dwa ośrodki, no to były to parę tysięcy ludzi, tak? To były dość niewielkie. Siłą rzeczą one w tej prasie praktycznie nie funkcjonują. Tam oczywiście w Nowym Dworze Gdańskim był duży browar, dobrze mówię, tak, duży browar, który produkował znany alkohol gdański. No ma handel tam produkowano. Między innymi tak, dokładnie, między innymi ma handel, ale on to nie ma przełożenia. Proszę o tym pamiętać, że Wolne Miasto Gdańskie było jednym z najbardziej zurbanizowanych jednostek pseudopaństwowych na Europie. Tak, no to bo mamy tam w okresowym miejscu, to mamy ponad 400 tysięcy mieszkańców, obywateli Wolnego Miasta Gdańska, gdzie ponad połowa to są mieszkańcy miast.
To też powodowało, że ta skala tego świata przestępczego troszeczkę inaczej się prezentowała w wolnym mieście Gdańsku niż, nie wiem, niż w Polsce czy na Litwie, no bo to było tak zurbanizowane społeczeństwo, tak? Tyle obywateli wolnego miasta Gdańska mieszkało w mieście, gdzie są inne przestępstwa, inna ich skala, inny rodzaj. Także nawet gdybym chciał, to jest osobna kwestia, jak chciałem powiedzieć coś o Tychów, czyli o Nowym Dworze czy Nowym Stawie, to ja nie byłbym w stanie, no bo to były małe miasteczka o takim, no jednak, może nie wiejskim charakterze, ale jednak na interiorze, tak? I to też tam specjalnie nie było jakichś takich wypadków, które można było ułożyć w jakiś proces, zauważyć jakąś prawidłowość. To więc się rzeczy one wypadły poza moją perspektywę. Poza tym temat się broni, dajcie sobie. Ktoś z Państwa? Ja chciałam jeszcze zapytać, czy cokolwiek, jakaś cenna informacja na temat życia na Dolnym Mieście w tematach, gdzie jest upominają się o to opowiadacze historii. Na Dolnym Mieście? Oczywiście, tak. Na Dolnym Mieście. Tam był przypadek morderstwa taksówkarza jednego. Zapytała pani, to odpowiadam. Natomiast tak szybko mówiąc, ja powiem tak, ja przyglądam to od 8 lat, od 3-4 zapaliła mi się lampka, żeby także wyciągać te kwestie kryminalne, tak? Świata przestępczego. Ja sobie robię spis z pelunek. Nie to, żebym to lubił, no ale powiedzmy. Każdy się bawi, jak i ja. Po prostu próbuję to robić w jakiś sposób metodycznie, tak? I akurat jeżeli chodzi o Dolne Miasto, to tam nie kojarzę w tym momencie jakiegoś takiego miejsca zapalnego, miejsca, które by się... No, przed wojną widać najporządniejsze. Dobrze, powiedzmy, niech tak będzie. Nie, taką porządną dzielnicą, to jest pewien paradoks, był Wrzeszcz i Oliwa. Mówię paradoks dlatego, że to się troszeczkę zmieniło w latach 30., bo z kolei to były te dwa poligony najbardziej zaciekłych obok Siedlec i Oruni, walk tych politycznych między nazistami, czyli SA, SS, a bojówkami komunistycznymi, czy... No ale to jest inna para kolorzy, tak? To jest zupełnie inna sfera działalności. Ale faktycznie, Oliwa, tam, jeżeli były przypadki, to głównie napadów na wracających, napitych ludzi z karczmy gdzieś tam w stronę Espen, lub też była poza granicą, czy tam z Oliwy przez lasy idących gdzieś tam napadniętych przez jakichś nastolatków. Ale to były pojedyncze przypadki. Generalnie te miejsca, które się powtarzają w prasie, to praktycznie z Wrzeszcza, Oliwy, z Dolnego Miasta. Ja przynajmniej na tę chwilę nie mogę nic takiego powiedzieć. Znaczy, powiedzmy, że była dość spokojna. Na ile to jest właściwa perspektywa. Kiedy wspomniał Pan o tym, że jedną piątą przestępstw popełniali obcokrajowcy, tak. To ja mam wielką prośbę o rozszyfrowanie hasła obcokrajowcy. Dobrze, ma Pani rację. Czyli od 1/5 do nawet 1/4 i to było dość regularne oceny, które się pojawia w tych kolejnych raportach, obcokrajowcy, czyli nie obywatele Wolnego Miasta Gdańska, czyli w dużej mierze Polacy, no ale także ci wszyscy, którzy no to głównie na statkach przypływali marynarze różnych załóg pod różnymi banderami. To może jeszcze dopowiem tak, że przemyt miał dwa oblicza w Gdańsku. Dziękuję za to pytanie, bo teraz przypomniałem o jednej rzeczy, którą pominąłem. Od strony morskiej to miał ten charakter najbardziej zorganizowany, największą skalę. Ale zupełnie drugim obliczem przemytu było to, co się działo na granicy lądowej między Polską a Wolnym Miastem Gdańskim. Przemycano na dużą skalę produkty rolne czy produkty przemysłu spożywczego, ser, nabiał, kiełbasy, jajka, mrówki. Znaczy mrówki są legalne, tak? Ale chodzi o taki tego, tego jest mnóstwo w archiwach. Tylko żeby to przebadać, to nie wiem, to trzeba było zrobić magisterkę przemyt na biału w latach 20, tak? I jakoś porównać rodzaje seru, gramatury, nie wiem, to jest... Nawet nie podejmuję się tej roboty. Przemyt z Polski do Wolnego Miasta Gdańska. Bo były pewne kontyngenty, które nie można było wywieźć, poza tym było taniej w Polsce. To się zmieniało i to potem to się zmienia na przykład z papierosami, z wyrobami tytoniowymi, bo na przykład w Gdańsku w 1997 roku
powstał monopol tytoniowy na Dolnym Mieście, na siedzibę, tak? No i później na przykład też przemycano bardzo mocno tytoń wegański. Chciałbym pokazać pewien obraz, że od strony lądowej ten przemyt miał bardziej rozdrobniony charakter, taki drobnicowy powiedzmy, ale formalnie też się liczą w tą przestępczość. I na ten temat jest mnóstwo. Ktoś tam przemycił jakieś dwie płcie słoniny, tak? No trudno to porównywać z zabójstwem, tak? Czy przemytem tysiąca litrów spirytusu na jachcie z Gdańska do Szwecji. No ale to też formalnie ma miejsce. No, i niestety, na ten temat jest mnóstwo archiwalów, mówię niestety, bo nie ma takiej reprezentacji dla jednego typu przestępstw, jeżeli chodzi o zachowanie na licencji. Czy poruszyła Pan statystyki międzywojenne i współczesne, jeżeli chodzi o strukturę intensywność zjawisk? Nie, bo moim zdaniem to jest niewykonalne. To znaczy niewykonalne w tym sensie, że to nie jest... Znaczy, że nie ma przestępstw internetowych, tak? Powiem, że jeżeli chodzi o nowe przestępstwa, to także z rozwojem techniki pojawiły się na przykład posiadanie nielegalnych radioodbiorników, czy na przykład zaczęły być pojawiać się na przykład zakazane filmy w kinach, czy na prywatnych pokazach. I policja musiała też wygospodarować komórkę, która zajmowała się przestępstwami, nazwijmy to medialnymi. Taka ciekawostka do początku lat 30. Ale takie porównania moim zdaniem w ogóle nie mają sensu. Dlaczego? To jest inna struktura ludności, społeczna, kulturalna, moim zdaniem to nie ma sensu, pomijając sytuację, że to byłaby benedyktyńska robota. Coś, co miałoby sens, to porównać skalę przestępstw w Gdańsku, na przykład z Królewcem, czy Szczecinem, czy Kłajbergiem. To są takie cztery miasta, które pod wieloma względami były dość podobne, powiedzmy, najbliżej do siebie zbliżone, jeżeli chodzi o sytuację społeczną, polityczną, gospodarczą w okresie międzywojennym. Ale no problem polega na tym, że na temat Szczecina, Kłajpedy i Królewca to naprawdę jest niewiele prac, które by tak głęboko wchodziły. No na temat Gdańska też nie. Ale to byłoby coś, co kiedyś cholernie dobrze byłoby zrobić. Ale ja nie widzę możliwości na tę chwilę, bo mało jest ludzi, którzy się tym zajmują, tak? Nie mówię tylko w Polsce. Żeby to przebadać. Porównanie na przykład, nie wiem, charakteru przestępczości czy życia nocnego Szczecina, Gdańska i Kłajpedy. Kapitalne. I to byłoby już miało jakieś ręce i nogi, tak? To byłoby jakieś ośrodki, które można by porównywać. Na przykład nie sposób porównać Gdańsk do Warszawy międzywojenne, czy do Krakowa. Bo to jest inny krąg kulturowy, inne uwarunkowania polityczne, gospodarcze, port, nie port. Takie porównania moim zdaniem same sobie to nic nie przyniosą, a tylko policjonalnie, mówiąc brutalnie. Dlatego nie widzę w tym sensu, no bo pokombinować, nie wiem, na temat policji, to już szybciej, jak policja działała na przykład, tak? To jest jakby druga strona medalu. Mamy kolejne pytanie. Wspomniał Pan w wstępie, czy w ogóle w wypowiedzi o morfinie i o alkoholu. Chciałbym już spytać o inne substancje wyskokowe, nazwijmy to jak kokaina i heroina, która chyba wtedy się pojawiała. O heroinie nie spotkałem żadnej wzmianki, natomiast o kokainie, a i owszem. Taka ciekawostka, że jeden z konsuli honorowych, to bodajże Łotwy, był zresztą... w Gdańsku go na tym nie przyłapano, ale jak już skończył bytność tutaj w Gdańsku, to był na początku lat 20. był konsulem, a później już tego stanowiska już nie miał. Ale go złapano w Hamburgu na przemycie 10 kg kokainy, więc nie był to detalista. I tam były później takie informacje, że prawdopodobnie tą działalność jeszcze rozpoczął działając w Gdańsku, korzystając z frachtu dyplomatycznego i tak dalej. Próbowałem ten temat pociągnąć, ale nie udało się. Natomiast faktem jest, że było kilka wzmianek o tym, że są morfiniści, że także pojawia się kokaina, ale no nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć faktem, że było, tak? To jest tych używek nowych. O heroinie nic mi nie wiadomo. Nic mi nie wiadomo i nigdy nie było wiadomo. Nie mam następnego pytania. Poważnie, Pan wspomniał o policji. Ja się zastanawiam, czy były w gdańskiej policji jakieś personel, które warto zapytać, albo o których warto wspomnieć, to po pierwsze. A po drugie, skoro tak wysoki odsetek przestępstw za to popełniali obcokrajowcy, czy Kripo zatrudniało też Polaków? Kripo? No. Jeżeli chodzi o znane osobistości z kręgów policji, czy w ogóle temat policji, to też jest osobne zagadnienie, które warto byłoby zbadać. Akurat tutaj kilka artykułów na ten temat popełnił profesor Piotr Senków z Akademii Marynarki Wojennej. On opisał bardzo pobieżnie, ale jednak kilka postaci. Był taki na przykład
Friedrich Sowa. Wbrew nazwisku był to autor Niemiec, który działał, stał na czele policji kryminalnej. Polaków tam nie było. To znaczy, no przynajmniej takich, którzy by się formalnie przyznawali do polskości, może tak. Z takich znanych postaci. Znaczy, może zaczniemy od tego, że jakby były trzy plany policji. Była policja kryminalna, która nas najbardziej interesuje. Była policja ochronna, czyli taka służba porządkowa, Schutzpolizei. Ta jest dość znana. I była jeszcze policja administracyjna, nazwijmy, to jest najmniej ważna za nas. Ja tutaj żadnej z tych postaci jakoś szerzej nie jestem w stanie przedstawić. Te nazwiska są na rynku naukowym, pojawiają się. Jest taki pomysł, skąd wiem, że jest kilku badaczy, którzy nosi się z zamiarem zrobienia książki o policji, o formacjach policyjnych, bo ich było kilka, w tym o Kripo, więc trzymam kciuki. Ta karta w dużej mierze, to też nie powinno dziwić, wywodziła się ze struktur dawnej karty pruskiej policji. Ona została uzupełniona o całą masę byłych wojskowych po pierwszej wojnie światowej. Zresztą była w Gdańsku szkoła policji. Ona mieściła się na Alei Legionów. Dzisiaj dla mnie jest zespół szkół hotelarsko-dziękuję. To w tym budynku była szkoła policji, prowadzona przez byłych wojskowych. Oni przyjmowali szkolenie wojskowe wręcz, ale mieli bardzo nowoczesne laboratoria, korzystali z najnowszych dowidek technicznych, daktyloskopia, fotografia, chemikalia, uczyli się Esperanto, mieli radio. To trzeba powiedzieć, że pod tym kątem policja gdańska była bardzo nowoczesna i nadążała. Prowadził Gdańsku otwarto Muzeum Kryminalistyki w 1925 roku. Zresztą też bym dużo dał, żeby dorwać jakikolwiek katalog tego muzeum. W prezydium policji, czyli tam, gdzie dzisiaj jest ABW, czołgość historyczna jest. Mieściło się Muzeum Kryminalistyki, gdzie przetrzymywano fragmenty formalinie różnych kawałków ciała, różnych ofiar, zdjęcia. No, coś, co było kiedyś w katowni dzisiaj, a jest na Wydziale Prawa Administracji, czyli to muzeum działające przy Wydziale Prawa. To coś takiego istniało przy prezydium policji w 1925 roku i tam bieżąco to rozszerzało się zbiorowe, zaginęło w 1945 roku, nie wiadomo, co z nimi się stało. To tyle mogę odpowiedzieć na pańskie pytanie. No, to też jest temat bardzo ważny do zbadania. No, to my się poruszamy w powiatach. Pani książka. Czy jest książka na ten temat? Jest w planie książki. W planie to jest ukończenie doktoratu. To po drodze. I to jest najważniejsze. Książka na pewno nie, ale na pewno nie teraz. Więc, znaczy mogę obiecać jedno, że ten temat gdzieś mi tam cały czas świta w głowie. Mam nadzieję, że prędzej niż później coś na ten temat wyjdzie, ale myślę, że to będzie na początek jakieś 1, 2, 3 artykuły, a nie praca monograficzna. Proszę Państwa, jeszcze pytanie? A doktorat zostanie wydany? Następne pytanie. Także z mojej strony bardzo Państwu dziękuję i prędzej czy później do zobaczenia. Ze swojej strony w ramach ogłoszeń zapraszam Państwa już za chwilę, bo 6 grudnia na kolejny wykład z cyklu Akademia Gdańska. Marcin Gablicki, zabytki gdańskie po 1945 roku, ich konserwacja, zabezpieczanie. A z informacji, które Państwa zachęcą do uczestnictwa w przyszłorocznym cyklu Akademii Gdańska, który już jest zaplanowany, to między innymi myślę, że możemy w imieniu swoim Instytutu Kultury Miejskiej, moim, Janka Daniluka, zaprosić Państwa na pewno na jego wykład, który między innymi dotyczyć będzie sportów wodnych, ale więcej szczegółów już w styczniu przyszłego roku. Dziękuję Państwu bardzo, dobranoc.